Szefie, podobno chciałeś mnie widzieć i porozmawiać. Podobno tak chłopaki gadają i plotki rozsyłają po obozie. Mizernie wyglądasz. Czyżby twoja małżonka ciebie nie karmiła, tylko może głodzi? To jest nieprawda. Małżonka powinna dbać o męża, aby był najedzony, napity, oraz musi zadbać o duszę męża, aby mógł doznawać miłosnych doznań. Skończyłeś już prawić moralem i przejdź mi do meritum. Milcz, durniu! Jeszcze raz odezwiesz się do mnie tak, to każę cię powiesić. Przepraszam ciebie, już się to nie powtórzy, moje zachowanie niegodne co do twojej osoby. Okej, słuchaj, mam zadanie dla ciebie, ale możliwe, że to jest misja samobójcza. Musiałbyś zabić admirała Garcia. Co to jest za pijawka? Nie znam go, odpowiedz o nim mi. No to słuchaj, bo nie będę się powtarzał dwa razy. Kapisz? Tak? To jest zwyrodnialec. Zabił mi brata i obciął mu genitalia. Chcę pomścić mojego ukochanego braciszka. To moja rodzinna zemsta. Udaj się do obozu bandziorów. Tam się ukrywa ze zgrają frajerów i tchórzy. Rozumiem. A gdzie padalce tego znajdę? Okej, już tam idę. Tylko wezmę wyposażenie na misję. To idzie swój czy wróg? Zamknij mordę, swój idzie. Sergio, właśnie. Dawno chłopaki cię nie widzieli. Gdzie jest pijawka Garcia? Wlazł do jaskini. Dzięki za informację. Niech ciebie Bóg błogosławi w dzieci. Stój, skurwysynie, teraz ciebie zajebie, frajerze i morderco braci. Zmów paciorki, jeśli znasz jakieś. Daruj mi życie, a dam ci wszystko, co mam. A zwrócisz życie komuś, jak zabiłeś człowieka? Raczej nie, ale bez walki się nie poddam. Na to liczyłem, Svelu. Broń się, kutasie jebany. Pożałujesz tego! Szefie, zabiłem skurwysyna. Zdychał w męczarniach, chciał mnie przekupić, ale nie ze mną te numery. Udaj się do obozu bandziorów. Tam się ukrywa ze zgrają frajerów i tchórzy.